Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj nasza kolejna rozmowa z kamratem Zbigniewem Dworakowskim. Witaj Zbyszku. Witam Ciebie, witam Państwa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. No, jesteśmy, można powiedzieć, jeszcze w otulinie świąt Zmartwychwstania Pańskiego. No, oktawa. Oktawa, czyli no bardzo ważne święta. W tym roku jeszcze dodatkowo piękna pogoda się wydarzyła. Ale niestety, oprócz świąt i oprócz pięknej pogody wiosennej, doszła nas bardzo smutna wiadomość. Nasz kamrat, nasz przyjaciel Adam Jarczyk, znany powszechnie jako Adam Polak, twórca wielu grafik kamrackich, zresztą twórca chyba też tego logo Rodacy Kamraci. Twojej czołówki. Mojej czołówki, którą Państwo przed chwilą widzieli, jak się rozpoczynał film, też twórcą jest Adam Polak. No niestety przegrał walkę z chorobą i odszedł w przeddzień Wielką Sobotę. Wielką Sobotę o 6:30, ale to dziwne, bo ponoć zmarł na zapalenie płuc, a nie na raka. Aha. Nie na tą chorobę, chorował najmocniej, najdłużej. No, bardzo przykra wiadomość. No wielkie zasługi. No właśnie, kim dla ruchu kamrackiego, dla ciebie osobiście był Adam Polak, ponieważ no tak naprawdę była bardzo ważna postać w tym środowisku, z którą się liczyli nie tylko przywódcy ruchu kamrackiego, ale był powszechnie znany i lubiany wśród, nazwijmy to, szeregowych kamratów. Był bardzo takim bezpośrednim i dobrym człowiekiem. Po prostu dobry człowiek, który bardzo wiele dobrego dla nas, dla kamratów zrobił. Na przykład był w internecie, nie wiem, czy teraz jeszcze jest taki film z akcji Syrenka, gdzie wieszaliśmy flagę na pomniku Syrenki. On to zrobił, wspaniale to zrobił. Część ludzi, którzy tam to widzieli ten film na YouTubie, chyba tak złośliwie. A dlaczego oni mają pozasłaniane twarze? Myśmy odpowiadali, bo to są przestępcy, wyrokowcy. Dlaczego? Dlatego mają pozasłaniane twarze. No. Ludzie nie rozumieli, dlaczego mają pozasłaniane twarze. No poza tym Adam Polak stworzył też nasz tutaj kamracki warszawski znak. Pięknego takiego orła. Nosimy go na swoich koszulkach. Wolne Wilki Warszawy. No wiele, wiele pracy włożył w to, żeby te znaki graficzne nasze były piękne i wspaniałe. Na przykład jest autorem tego plakatu antywojennego. Pokój tak, wojna nie. Z tymi dwojgiem dzieci, dziewczynka i chłopiec. Pokój tak, piękny wojna przekaz, nie. Piękny przekaz. Pogrzeb prawdopodobnie będzie w piątek to jeszcze. Wojtek z Marcinem pewnie dadzą dokładną informację na żywco, może dzisiaj, może jutro. No właśnie, będziemy pamiętać o Adamie. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj mu świeci na wieki wieków, amen. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Amen. Myślę, że jeszcze pewnie będziemy co jakiś czas powracać do jego postaci, do jego dzieł, do tego, co po sobie pozostawił. A to, co stworzył, będzie nam zawsze o nim przypominało. Nawet ty chyba masz ten znaczek. Tak, przez niego zaprojektowany. To jest jego. Jest autorem tego znaku naszego kamrackiego. Kolejna sprawa związana z okresem jeszcze przedświątecznym. Dwa razy w ciągu tygodnia, raz w środę, raz chyba we wtorek, byliśmy... Środa-czwartek. Albo środa albo i czwartek. Albo czwartek i środa, jakoś tak. Jakoś tak, byliśmy w Lublinie, w sądzie garnizonowym w Lublinie, na bardzo dwóch ważnych posiedzeniach. Pierwsze posiedzenie, no to było z przedstawianiem pewnych dowodów
oskarżonego porucznika Szymona Fijała, a drugie to już było po prawie tygodniu posiedzenie ogłaszające wynik. Powiem tak, to pierwsze posiedzenie nie za bardzo mnie zaskoczyło. Było mniej więcej to, czego żeśmy się spodziewali. Porucznik Szymon Fijał tłumaczył pewne rzeczy, które robił, wykazywał, że jest niewinny tego, co się mu zarzuca, ale na drugim posiedzeniu, no już byłem trochę zaskoczony, no powiem tak, pozytywnie zaskoczony, bo spodziewałem się innego posiedzenia. Jak ty wspominasz te wyjazdy do Lublina do sądu garnizonowego? No to pierwsze posiedzenie sądu, pamiętam, bardzo ważne dla mnie były wystąpienia strony społecznej. Tam były 3 czy 4 stowarzyszenia. Stowarzyszenie Bronimy Munduru dla Przyszłych Pokoleń, Stowarzyszenie Wolni Opolanie i Stowarzyszenie Pro Futuris. Szczególnie przedstawiciel tego ostatniego, który wymieniłem, stowarzyszenia, przedstawił pewne bardzo ważne argumenty, ponieważ porucznik Fijał został oskarżony o to, że posiadał na nośnikach pamięci dane tajne, poufne, których nie powinien mieć. No i właśnie to jest pytanie. Nie miał do nich dostępu, a one znalazły się na jego nośnikach. Więc przedstawiciel tego stowarzyszenia powiedział między innymi, że jeżeli porucznik Fijał zostanie skazany, to oni nie odpuszczą i będą chcieli dowiedzieć się dokładnie, w jaki sposób te dane, do których porucznik Fijał nie miał w żaden sposób dostępu, znalazły się na jego prywatnych nośnikach. Zresztą tam jeszcze była przytaczana taka opinia biegłych, którzy wprost wręcz powiedzieli, że jest praktycznie niemożliwe, żeby stwierdzić, kiedy i przez kogo te dane zostały tam umieszczone. No i chyba dlatego ten cały proces dowodowy przeprowadzony przez tego kapitana, tego prokuratora w stopniu kapitana, chyba Wiśniewski się nazywał. Nie, prokurator, no chyba tak. On był, a nie major? Nie, 4 gwiazdki, kapitan. Aha, to sędzia chyba był pułkownikiem. Tak, no więc ten prokurator ewidentnie dla mnie po tym, co tam usłyszałem na tej pierwszej rozprawie tydzień wcześniej, no nie wykazał się i rzeczywiście chyba dlatego, no właśnie dlatego sędzia wydał taki wyrok uniewinniający, bo uznał, że te cały proces dowodowy przeprowadzony przez prokuratora był no mało wiarygodny. Dla prokuratora najważniejsze argumenty, jak wyrocznie cytował argumenty z Omzrika. Dla niego Omzrik był wyrocznią, natomiast wszystkie te tak zwane, w cudzysłowie, bo to nie były żadne dowody, tak zwane dowody z Omzrika sędzia odrzucił. Tak, dokładnie, ponieważ no, tam nawet padło ze strony chyba jednego z tych przedstawicieli tych stowarzyszeń, które tam były na sali, że to są oszuści, takie ostre określenia padły, jeśli chodzi o ten ośrodek monitorowania wiadomo czego. No, także bardzo dobrze, że porucznik Fijał, który bronił swoich podwładnych przed przymusem szczepień, został uniewinniony. Super. Jest to bardzo, no, bardzo pozytywnie oceniam pracę tego sądu. Oczywiście dla mnie było to dużym zaskoczeniem. Ale pracował trochę pod naciskiem społecznym. Bo jednak zabrakło miejsc siedzących na pierwszej rozprawie. Na drugiej już było trochę mniej osób. Ale na pierwszej, tam gdzie się ważyły losy i na której był obecny porucznik Fijał, naprawdę była spora obsada. Cała sala była, wszyscy siedzieli, chyba 5 czy 6 osób jeszcze stało. Także no, ponad 40 osób tam było. Natomiast drugiego dnia, po tygodniu, jak przyjechaliśmy tam, to na drzwiach sądu była wywieszona wywieszka, że
tylko 40 osób, więcej nie zostanie wpuszczonych, no i z tego powodu, i godzinę że... wyznaczyli, kiedy można wchodzić do gmachu. No i została zaproszona służba wojskowa, to jest żandarmeria wojskowa, bo pewnie obawiali się, że może się coś dziwnego tam wydarzyć. Ale bardzo mili ludzie z tej żandarmerii wojskowej, także sprawdzili nas, prześwietlili. Dokładnie nas prześwietlili, wszystko sprawdzili, nic by się nie... Full professional job. No, więc tu trzeba powiedzieć, że pełna profeska. No ale cieszymy się bardzo z tego wyroku sądu. No, wraca moja wiara w sprawiedliwość w polskich sądach, jeżeli tak dalej będzie. No, zdaje się, że wyrok nie jest do końca prawomocny, więc znając życie, to... Ponoć minister obrony do Naczelnego Sądu Administracyjnego apelację złożył. Także będziemy się tutaj w Warszawie spotykać. Teraz Warszawa. No dobrze, no to cieszymy się, że Szymon Fijał wyszedł obronną ręką. Może jeszcze taki około sądowy, około pewien aspekt. Jadąc do Lublina, już w zasadzie na terenie miasta, na drodze takiej przelotowej, zatrzymała nas policja. Jechaliśmy z zawrotną prędkością 87 km. 87 km na godzinę na trasie. Droga szybkiego ruchu, czyli dwa pasy w jedną, dwa pasy w drugą i duże pobocza, po obydwu stronach ekrany. No i ja jechałem tak, jak mi powiedzieli, 27 km. Przekroczyłem za dużo, czyli tam było 60. Nie zauważyłem tego. 60 kilometrów. Ja mówię do policjantów. Oczywiście mają kamerę, sprzęt, oczywiście... Wszystko zarejestrowane. A jak jechali za nami, to od razu kogut i głośnik mają odpowiedni, tak żeby poinformować delikwenta, że ma się zatrzymać. Od razu informacja, że jesteśmy nagrywani, że jestem nagrywany. Ja mówię, no zaraz, ale tutaj przecież dwa pasy są, tu można jechać nawet 120. Mój samochód najbardziej optymalnie, najmniej pali przy 110, przy 120. Szeroka droga. No więc policjant do mnie mówi, proszę pana, ale tutaj mieszkańcy żądają, żeby wolniej jechać, bo jest zbyt głośno, oni chcą mieć ciszę, spokój. No ja mówię, no dobrze, ale przecież tutaj wokoło są ekrany. No i policjant mówi, no widzi pan. Czyli w zasadzie przyznał ci rację. Tak, bo to jest geszeft, typowy geszeft. Kierowcy są najłatwiejszym targetem tak zwanym do tego, żeby ich łupić z pieniędzy. Czyli podreperowanie budżetu. Dokładnie tak. Wychodzi się na ulicę i w krótkim czasie szybki zarobek. Tak, to zresztą z tymi policjantami krótko żeśmy ja rozmawiałem, także no, widać było, że no, są trochę zmieszani, bo ewidentnie dałem sygnał, że to jest nieuczciwy geszeft. Jest nawet chyba jakiś artykuł w kodeksie karnym, który mówi, że jeżeli ktokolwiek doprowadzi do mnie, do niewłaściwego rozporządzenia swoim majątkiem, a to dokładnie tak wygląda. To jest typowy geszeft, żeby łupić kierowców z ich pieniędzy. Ewidentnie było widać, że są zmieszani, bo biorą udział w tym geszefcie, w tym oszustwie. To jest typowe oszustwo, żeby naciągać obywateli na dodatkowe daniny. Zresztą wszyscy kierowcy o tym wiedzą. Mhm. Mieliśmy takie doświadczenie nieciekawe. Zresztą to pewnie tysiące ludzi w Polsce codziennie czegoś takiego doznaje. Szeroka droga, a tam jest 50-60. Jak się wjeżdża do miasta, to nawet nie zdąży się człowiek wyhamować. No co, będę naciskał na pustej drodze nagle hamulec, bo widzę 60. Mhm. Zresztą tych znaków na drogach jest tyle, że już teraz kierowcy, nie wiem jakiego inteligentnego i spostrzegawczego kierowcę trzeba, żeby te wszystkie znaki w odpowiednim momencie zobaczył i zinterpretował. Żyjemy w mocy wariatów. Jak to lewactwo dalej będzie tak rządzić i takie prawo nam urządzać, to będziemy siedzieć w domu i nigdzie nie będziemy wyjeżdżać. Zresztą to do tego się sprowadza. Mhm.
drogi są ograniczane, zwężane, a robi się ścieżki dla rowerów, dla hulajnog. Te hulajnogi zresztą jeżdżą po chodnikach i nikt z tym nic nie robi, bo są elektryczne, więc są ekologiczne. Kolejna sprawa to ruch antywojenny w Polsce. Czy w ogóle twoim zdaniem coś takiego jak ruch antywojenny istnieje? Przypomniałem sobie o tym temacie, patrząc na ten piękny plakat właśnie przygotowany przez Adama Polaka. Chyba pierwszy raz ten plakat został pokazany w marcu 2022 roku. Na początku marca pod kolumną Zygmunta był wiec kamracki. Przemawiałeś tam. Ja przemawiałem, przemawiało parę innych osób. Nie przemawiali liderzy kamratów, bo przebywali wówczas w miejscu odosobnienia. Tak. No, ten plakat do tej pory jest cały czas aktualny, do tej pory budzi bardzo takie pozytywne skojarzenia i emocje, ale nie u wszystkich. No właśnie, chciałem cię spytać o to, jak ludzie reagują na różnego rodzaju akcenty pokojowe, antywojenne, i to zarówno w czasie jakichś pikiet, manifestacji, przemarszy i tak dalej, ale nawet przy tak wydawało się prostej czynności jak wręczanie kartki, bo te kartki wydrukowane były rozdawane w Wielką Sobotę, pod kościołem Świętej Anny, i czy rozumiem, że było bardzo, bardzo dobre podejście, zainteresowanie, ustawiła się kolejka i dla mnie jeszcze taką kartkę, tak? No, zapytałeś o ruch antywojenny. No, parę tygodni temu był marsz antywojenny Konfederacji. Braliśmy w nim udział między kolumną Zygmunta a Sejmem. Tam trochę było uczestników tego. W okolicach 8 marca. Tak. Później głównie kobiety go organizowały. Później był chyba tydzień przed Wielką Sobotą taki wiec antywojenny, kamracki, pod Pałacem Prezydenckim. Tam właśnie prezentowaliśmy taką instalację antywojenną, między innymi z tym plakatem. Po drugiej stronie był inny plakat z tekstem Grzesiuka "Niech żyje wojna". No później jeszcze przed... Ale powiedz coś o tej instalacji. Bo akurat w czasie tego wiecu to ten plakat był ważny, ale nie najważniejszy. Najważniejsza była instalacja przedstawiająca czarne worki. Worki, w których, no i to dziwne było, bo wielu ludzi myślało, że tam rzeczywiście znajdują się zwłoki. No, policjant prowadzący, ale to chyba z obowiązku służbowego, tam, który tą całą policyjną obstawę tam... Zaglądał do środka? Nie, no pytał się, czy tam rzeczywiście nie ma zwłok. No rzeczywiście, no, ludzie tak reagowali, bo to miało, no, potężne wrażenie robiło. Leży kilkanaście worków, takich body bags, takich worków, których przywozi się z linii frontu ciała poległych żołnierzy. Gruz 200. Tak, no i to rzeczywiście duże wrażenie. Powtórzyliśmy to, znaczy tą instalację antywojenną przedstawiliśmy w Wielką Sobotę pod kościołem Świętej Anny po drugiej stronie na skrzyżowaniu Miodowej i Krakowskiego Przedmieścia. No i powtórka była też. Ludzie się pytali, czy tam rzeczywiście nie leżą czasami zwłoki. Rozdawaliśmy takie ulotki z tym plakatem i z takim programem politycznym partii Rodacy Kamraci. No i ja dałem się podpuścić i stanąłem z tą pocztówką świąteczną, z tym plakatem antywojennym przy wejściu do kościoła, i chciałem je rozdawać ludziom, którzy wychodzili ze święconkami, bo tam na zewnątrz był stół, na którym ksiądz święcił pokarmy. No i proszę Państwa, nikt, wytrzymałem tam chyba z 10 z 15 minut, nikt ode mnie tego
tej wizytówki, tej kartki świątecznej nie chciał przyjąć. Dziwne było, bo na twarzach tych osób widziałem ewidentnie taki nieprzyjazny grymas, że ktoś tutaj stoi. Ja zresztą rozdawałem tą kartkę z takim tekstem Wesołych Świąt i Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. I mimo to nikt nawet nie porozmawiał ze mną, o co chodzi z tą kartką i tak dalej. Po prostu nie chcieli. No wniosek jest mój taki, że tam w tym kościele tego dnia tam nie było chyba ludzi wierzących. Przynajmniej w tego Boga, w którego ja wierzę i chodzę do kościoła i wyznaję w Trójcy Jedynego. I no, to było dla mnie zaskakujące. Wniosek jest taki, że oni tam przyszli, żeby sobie oblać wodą jaja. Taki jest mój wniosek z tego. Naprawdę. Byłem strasznie zaskoczony i zdegustowany. No nikt nie chciał ze mną nawet porozmawiać. O co ci człowieku chodzi? No, Wesołych ale, świąt. Ale też nawet nikt nie wszedł w jakąś polemikę. Nie. Czyli ani nikt cię nie pochwalił, ani nikt cię nie zapytał, nie, o co nie. chodzi, ani nikt cię nawet nie upieprzył. Tak. Całkowita obojętność. Obojętność i taki wyraz twarzy obojętny i wręcz wrogi w wielu przypadkach. Co ty, człowieku, chcesz? Wesołych świąt mi życzysz? Jeszcze mówisz, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał? Byłem strasznie zaskoczony. Także wytrzymałem tylko tam 10-15 minut przed tym kościołem i zrezygnowałem. Zacząłem rozdawać ulotki, które dużo częściej przyjmowali ludzie, którzy przychodzili krakowskim przedmieściem, a tam dość duży ruch był, bo była piękna pogoda. No i dość dużo rozdaliśmy tych ulotek z tym plakatem i z programem politycznym partii Rodacy Kamraci. No i ciekawe rozmowy tam. Niektórzy nawet nas wyzywali, bo ten znak Rodacy Kamraci to czasami na niektórych działa jak płachta na byka, ale wielu ludzi rozmawiało, wymienialiśmy poglądy, że ciekawie było. Staliśmy do późna, do godziny 19. No właśnie. Czyli kończąc naszą rozmowę, chyba że masz jeszcze jakiś temat, to mam do siebie takie pytanie. No, przeżywaliśmy święta Zmartwychwstania Pańskiego. Wiadomo, że pewnym fundamentem naszego życia jest nasza wiara religijna. Najpierw jesteśmy katolikami, a dopiero potem stajemy się mężem, żoną, rodzicami. Później dziadkami, stajemy się też świadomymi Polakami, czy też działaczami jakimiś politycznymi, ale tym fundamentem, który nas łączy, co zresztą opisał Roman Dmowski w swojej książce Kościół, Naród i Państwo, no to jest właśnie wiara katolicka. Bez tej wiary katolickiej większość rzeczy, które robimy, a może i wszystkie, nie miałyby tak naprawdę sensu. Czy to zignorowanie tej pocztówki antywojennej, ewidentnie antywojenna pocztówka, dla ciebie świadczy bardziej o kryzysie wiary, czy bardziej o kryzysie polskości, czy jeszcze o jakimś innym po prostu kryzysie może zwykłego człowieczeństwa, bo ci ludzie się w ogóle nie zainteresowali, czego ta kartka dotyczy? Chyba to dotyczy jednego i drugiego, i wiary, i polskości. Wiesz, Rafał, ja obserwuję, co się dzieje w kościele polskim, bo no, powiedzmy, nie mam przeglądu wszystkich parafii, ale w kilku parafiach tutaj w Warszawie, przecież w Polsce w tej chwili ważne rzeczy się dzieją. Są protesty rolników, są te wiece antywojenne. Ewidentnie nasza władza chce nas wepchnąć do nie naszej wojny na Ukrainie. Protestują rolnicy, transportowcy wcześniej. No ważne rzeczy się dzieją, natomiast od tych księży w kościołach w niedzielę na przykład palmową czy teraz niewiele się usłyszy. Tam jest ogólne wezwanie do pokoju. Nie słyszałem jakichś takich zdecydowanych wypowiedzi księży, które by były przeciwne tej wojnie, jakoś mobilizowały ludzi,
żeby mobilizować poparcie dla rolników, dla transportowców. To są naprawdę ważne sprawy. Ja pamiętam takiego swojego pierwszego proboszcza w parafii Matki Boskiej Loretańskiej na Ratuszowej, Stefan Niedzielak. On za głębokiej komuny, gdzie rzeczywiście było dużo gorzej, on głosił płomienne kazania, narażał się tej komunistycznej władzy, zresztą go w końcu prawdopodobnie zamordowało UB. Jest takie poważne podejrzenie za to wszystko, co robił. I mam taki dysonans, że w takich ciężkich czasach byli księża, którzy mówili prawdę. Ryzykowali mówili, życiem. I tak, i mówili ważne rzeczy zambony wiernym. A ja w tej chwili może, no, mogę powiedzieć tylko na podstawie kilku parafii tutaj w Warszawie. Nie usłyszałem tego, żeby mobilizować ludzi do poparcia tych protestów rolników, transportowców, protestów antywojennych. Dla mnie to jest porażające. Kościół katolicki pracuje w służbie ciszy. Kto to powiedział? Pamiętam dokładnie. Jakiś cytat jest. Nie znam źródła tego cytatu. Bo jest takie właśnie powiedzenie, że media pracują w służbie ciszy. To znaczy niczego ciekawego tam się nie dowie. Więc tutaj wychodzi, że Kościół też pracuje w służbie ciszy. Tam niczego o ważnych sprawach politycznych się nie dowiesz. No, myślę, że ten kryzys Kościoła, który trwa już co najmniej od czasów Soboru Watykańskiego II, od tej fali modernizmu, która zalała wtedy Kościół, nauczanie katolickie, już nie mówiąc o zmianie liturgii, która w zasadzie jest centrum życia Kościoła, prawda? Msza święta wszechczasów została odrzucona, zastąpiona mszą, która jest wzorowana na różnych rytuałach protestanckich, masońskich, modlitwy żydowskie tam się pojawiły i tak dalej. I zauważmy, że Kościół nie zdał egzaminu, jak to się mówi, w czasie pandemii. Były takie parafie, w których powstawały punkty nawet szczepień. No to jest skandal. Ale nie zdaje też swojego egzaminu wobec wszelkich wyzwań płynących, zwłaszcza z ONZ-u. ONZ i jego globalistyczne agendy, tak jak Agenda 2030, oraz współpracujące z ONZ-em organizacje, jak Światowa Organizacja Zdrowia i inne tego typu organizacje, one jak gdyby uzyskały aprobatę Kościoła. Jest to o tyle niepokojące, że w najbliższych dniach, bo 5 kwietnia będzie w ONZ-cie debata i głosowanie nad traktatem o zbrodniach przeciwko ludzkości. Mhm. A jakie zbrodnie według ONZ-u są przeciwko ludzkości? No wiadomo, zbrodnie polegające na potępieniu środowisk sodomitów, czyli sodomia już nie jest czymś negatywnym, tylko sodomia jest czymś pozytywnym dla dzisiejszego Kościoła. Zbrodnią są wszystkie zbrodnie antysemickie, tak zwane, czyli jak gdyby ostrzeganie wiernych Kościoła katolickiego przed wrogami Kościoła z synagogi szatana. To jest oczywiście złe. No również zdrowy rozsądek właśnie w podejściu do różnego rodzaju pandemii, czy to medycznych, czy pandemii, no właśnie, no można powiedzieć moralnych, no bo jeżeli ktoś to, co dawniej, to, co dawniej było uważane za zboczenie, teraz jest uznawane za coś normalnego, no to niestety jest to fatalna sprawa. No dochodzi do tego, że 5 kwietnia będzie też głosowany zakaz cytowania Pisma Świętego
w dyskusji na przykład nad ważnymi sprawami. Jak to się ma do wolności religijnej, co? No, to nie ma jakiejś sprzeczności? Dla tych ludzi, którzy to proponują, no to właśnie ci, którzy się powołują na Pana Boga w walce z różnymi grzechami, wynaturzeniami, zboczeniami, to są ci ludzie, którzy właśnie mówią mową o nienawiści. Czyli tak naprawdę my, nie wiem, czy sobie z tego zdajesz sprawę, Zbyszku, mówimy nawet w tej chwili mową nienawiści. I ciekaw jestem, jaki będzie skutek tego głosowania, chociaż się można spodziewać, jak współcześni politycy, zwłaszcza działający w tej polityce międzynarodowej, do tego podejdą. Prawdopodobnie będą to jakieś haniebne zapisy traktatu o zbrodniach przeciwko ludzkości, no a tym zbrodnią będzie obrona swojej wiary, obrona swojej narodowości, obrona swojej płci. Jeżeli ktoś powie, mnie nie interesuje zmiana płci, mnie nie interesują jakieś płci pośrednie. Są tylko dwie płci i genetyczne. Tego się trzymajmy, nie róbmy tu jakichś eksperymentów jakichś. No. I jeśli chodzi, bo to jest sprawa świecka, ale rozmawialiśmy o religii, o chrześcijaństwie, o katolicyzmie i tutaj trzeba powiedzieć, jeszcze chyba już kiedyś mówiłem, ryba psuje się od głowy. Jest przecież wywiad papieża Franciszka w samolocie, jakiś dziennikarz włoski robi z nim wywiad i pyta się o jego stosunek do sodomitów. Papież wprost mówi, ja nic przeciwko nim nie mam. Pan Bóg ich takich stworzył. No idąc tym tropem, to Pan Bóg stworzył też morderców, bandytów, oszustów i co? I będziemy ich stawiać na... No, ryba psuje się od głowy, tylko tyle. No. Tak I tym prawdziwym, ale smutnym stwierdzeniem może zakończmy naszą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Moim i Państwa gościem był Zbigniew Dworakowski. Dziękuję Państwu, dziękuję Tobie. Dziękuję Ci bardzo. Państwa zachęcam do oglądania naszych programów i na YouTubie, i na Ramblu, i na Bitszu, na CDA, na VK, na Odyseję, na wielu kanałach. Zachęcam, żeby zasubskrybować te kanały w różnych miejscach. Bardzo dziękuję za wsparcie finansowe, które jest potrzebne, abyśmy mogli działać i rozwijać i kontynuować naszą działalność. Można nas wspierać darowiznami na numer konta, który jest widoczny na pasku na dole ekranu, a także darowizną w postaci 1,5% podatku rocznego, od podatku rocznego. No i oczywiście zachęcam do zaglądania do naszej księgarni wysyłkowej. Księgarnia wysyłkowa jest pod adresem cep-sklep.pl, a w niej wiele książek, z tych najważniejszych książek o kryzysie Kościoła i o źródłach tego kryzysu, o masonerii. Arnaud de Lassuy, Masoneria, czyżby papierowy tygrys, a także druga książka Arnaud de Lassuy, New Age, nowa religia. Książki o ważnych wydarzeniach politycznych i zakulisowych działaniach różnych koterii. Źródła finansowe komunizmu, nazizmu w cieniu Wall Street, Pierre de Villemarais. A także książka niemieckiego autora Henneke Karder, Hitler założycielem Izraela. To wszystko bardzo ważne tematy. Polecam oczywiście książki w serii Jedynie prawda jest ciekawa. Tu są trzy książki, te z mapą Gomberga na okładce, o kulisach II wojny światowej, bardzo ważne książki, a także książka o polskich Kresach Wschodnich, czyli o terenach dzisiejszej Ukrainy, Białorusi, państw bałtyckich, Kresy Wschodnie, źródłem siły i potęgi Polski. W innych wydawnictw i innych autorów polecam tutaj książki pana Henryka Pająka, najnowsza Na wschodzie bez zmian, to są dwa tomy, każdy można kupować oddzielnie, o wojnie na Ukrainie, a także książka bardzo aktualna z powodu dyskusji na temat polexitu, Z łagru do eurołagru. Wyzwoliliśmy się z łagru sowieckiego i wpadamy, a w zasadzie już żeśmy wpadli jak śliwka w kompot, do eurołagru. Bardzo ważna książka. Polecam książkę ambasadora Balińskiego, Polska czy Ukropolin, z podtytułem Polska, Palestyna, Europy. No właśnie,
niestety nam to bardzo, bardzo, ale to bardzo grozi. I ostatnia książka, którą jeszcze chciałem pokazać, Niebezpieczny związek, tajna współpraca USA-Izrael, książka amerykańskich autorów, Andrew i Leslie Cockburnowie. Bardzo serdecznie polecam te książki i polecam w ogóle nasze programy. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.